Dzień 24 lutego 2022 roku stał się początkiem krwawej wojny na Ukrainie, wywołanej bestialskim wtargnięciem Rosji na ukraińską ziemię. Nad ranem rakiety i bomby zaczęły spadać na miasta. Z kilku kierunków do kraju wkroczyły kolumny wojska. Kreml planował, że w 3 dni przejmie kontrolę nad Kijowem, ale Putinowi nic z tego planu nie wyszło. W kilka tygodni broniący swojej ziemi ukraińscy żołnierze obalili mit niezwyciężonej rosyjskiej armii. Odpowiadamy za naszą państwo. Kiedy zostałem prezydentem, powiedziałem, że każdy z nas jest prezydentem, ponieważ wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze państwo, za naszą piękną Ukrainę. A teraz tak się stało, że każdy z nas jest wojownikiem, żołnierzem na swoim miejscu i jestem przekonany, że zwyciężymy. Sława Ukrainie! Od pierwszych dni wojny Ukraina mogła liczyć na Polskę. Niechciana wojna sprawiła, że stosunki polsko-ukraińskie stały się najlepsze od dziesięcioleci, a prezydenci Andrzej Duda i Wołodymyr Zełański zostali przyjaciółmi. O wdzięczności mieszkańców Ukrainy przekonał się prezydent Duda na lwowskim rynku. To spontaniczne spotkanie było wyrazem podziękowania za pomoc i wsparcie walczącemu krajowi. To była owacja dla Polaków. Nie dla mnie. To była owacja dla całego naszego społeczeństwa za to, co przed chwilą powiedziałem, za serce, za otwartość. Prezydent Andrzej Duda 5-krotnie odwiedził nasz kraj i 2 rok z rzędu wygrał w rankingu sympatii społecznej na Ukrainie. W maju ubiegłego roku polski przywódca wystąpił przed Radą Najwyższą Ukrainy. Witaję Was. Dużo Wam dziękuję. Po rosyjskiej agresji to właśnie polscy ministrowie, najczęściej spośród polityków innych europejskich państw, odwiedzali ukraińskie miasta od Kijowa po Bachmut. Już w pierwszych tygodniach wojny z prezydentem Wołodymyrem Zełańskim spotkali się polski premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Jarosław Kaczyński. Musimy animować tą obronę, pomagać bronić się Ukrainie. Właśnie po to, żeby Europa nie była Europą bez duszy, żeby nie była Europą bez swojej tożsamości. To jest walka o cywilizację euroamerykańską, chrześcijańską, o tą cywilizację, która jest najbardziej życzliwa człowiekowi ze wszystkich cywilizacji w dziejach świata. I Ukraina walczy, a Polska pozostaje jej ambasadorem w Unii Europejskiej i na świecie.